Hej, hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Morrowinda. I z tego co zauważyłem, mamy już możliwość... Boże, już, witam się, wy kurde małe gnojki. Z tego co zauważyłem, mamy możliwość już awansowania na kolejny poziom. Dlatego chciałem tutaj sobie przed chwilą przespać, żeby... bo już się zmrok robi, żeby zacząć odcinek od dnia. Ale jak odpoczniemy, to niestety będziemy awansować, a jeszcze na to nie jesteśmy przygotowani, tak jak zazwyczaj. Nie znam cię, czego chcesz. Tworzenie zaklęć? Magiczne efekty, szansa powodzenia... Nie. Dobra, no to spadamy w takim razie. Czy ja w ogóle w dobrą stronę idę? O, jak ładnie tarczą tutaj się bronimy. Ostatnio sobie tarcza lepiej wchodzi. Dobra, ładnie. Usuńmy zwłoki. I teraz tak, mamy możliwość, albo i nie mamy możliwości. Zobaczmy na mapę. Świat. Ja bym musiał się udać gdzieś w stronę Balmory. No to kurczę, trzeba wrócić i dojść do łazika. Tyle. Czyli oddaliśmy ostatnio srebrną misę Belwell, zrobiliśmy questa z Maury, ostatnio były te problemy, że raz nas zabili. W sumie już drugi zgon w naszej rozgrywce, niestety. Zdarzają się one. Gdzie jest ten łazik? I raz nas złapali, ale to już zapłaciłem tą grzywnę i tak dalej. Troszeczkę się wycwaniłem, że nie miałem przy sobie skradzionych przedmiotów, bo je wyrzuciłem na ziemię, zanim oni w ogóle do mnie podeszli i mnie zagadali. Łazik jest tutaj, dobra. Łazik. Czyli co? Lecimy do Balmory. Ja sobie w Balmorze sprzedam wszystkie rzeczy, które tutaj sobie pokradłem gdzieś w Pelagiat albo tak dalej. Patrzcie, jak ładnie to słońce świeci. Ej, ładnie to wygląda, naprawdę, mi się to podoba. Bo w poprzedniej, znaczy w takiej normalnej wersji Morrowinda, czystej, bez żadnych modów, tutaj nie widzielibyśmy nic na odległość. Dlatego, że jest ograniczone pole widzenia, a reszta jest za mgłą taką. Także cały czas poruszaliśmy się praktycznie tutaj w Morrowindzie w takim mgle. Dobry, ja bym chciał do Balmory, jak można. 20 sztuk złota, super. O, ciemność widzę. Zimność widzę. I teraz tak. Co ja tutaj... Coś mnie niby zaczęło atakować. Ja bym chciał coś posprzedawać. Dobra, mam dużo rzeczy takich, które mogę sprzedać temu Redguardowi w Gildii Wojowników. Przy okazji mogę oddać questa Gildii Złodziei. Bo uwolniliśmy tego Bragora nowe buty. Redguardzie, kochani. Czy tutaj się coś... O, patrzcie. Ładnie. Zaraz sobie to weźmiemy, tylko to sobie wezmę. Przywrócenie kondycji, przywrócenie zdrowia to jak najbardziej, bo to nam się przydaje. Okej. Okay. Oj, już coś za dużo. Aj, zdźwigam zbyt wiele. Tą brandy sobie odłóżmy i teraz posprzedawajmy tutaj handel. Co my tutaj mamy? Na wyno shurikena sprzedajmy, stalową laskę, długie łuki też możemy posprzedawać. Srebrny miecz, długie ostrze, obosieczny do 14, ja mam tutaj do 18, więc to mi jest niepotrzebne. Krótkie ostrze też możemy sprzedać, stalowa strzała, bełty, oślepiającą szybkość nie sprzedam. Pas wycieńczenia, obniżenie kondycji od 3 do 120 punktów na dotyk. Ciężar 1 w użyciu. Nie mamy pasa żadnego, więc może sobie zostawmy, założymy sobie go. A, nie kupuję takich rzeczy, no dobra. Wspaniałe buty, też nie kupujesz takich rzeczy, trudno. I tyle chyba. Spróbujmy mu tutaj podnieść cenę. A, jednak, dobra. Weźmy to, weźmy wszystko stąd i sobie powrócam troszeczkę do skrzydki. Przy okazji tutaj miałem jeden młotek, którym mógłbym, amatorski młotek, to też mógłbym wykorzystać, dlatego że bym sobie naprawił coś, wiecie? Pyk,
próbował się wyszkolić w partnerstwie. Jakoś tam idzie. Wiadomo, amatorski młotek to nie zawsze się udaje. Ale warto je wykorzystać, póki są. Naprawa nie powiodła się. Mamy coś jeszcze do tego? Nie, okej. Dobra, w takim razie zostawmy sobie tutaj te wszystkie amatorskie młotki, jakieś tam uczniowskie młotki. A, nie mieści się. No dobra. Przy okazji, możemy wziąć chyba to i możemy wziąć skumę, jakbym chciał gdzieś to sprzedawać. To sobie w takim razie wrzucimy te młotki tutaj. Zwój Ondusiego. Zacna brandy. Będę musiał przy okazji gdzieś zajść i pokupować sobie, na przykład w Gildii Magów, pokupować sobie jakieś tam zaklęcia, bo zaklęcia, jak się nauczymy jakieś zaklęć na pamięć, to będziemy mogli je wykorzystywać tam, biorąc pod uwagę manę, ilość punktów many. O, słyszałeś wiele dobrego o mnie. Jak jest tam z naszym rozgłosem w świecie Morrowind? O, reputacja 3. Nie, źle. Nie, ja miałem do Ravira iść, przepraszam. Ja miałem iść do Ravira. Ravir by chciał ode mnie pewnie kupić skumę i księżycowy cukier. O ile w ogóle. Handel. Sprzedam tą i sprzedam ci skumę. Gdzie jest skuma? Jest. O Boże, oddawaj skumę. Oddawaj skumę, dwie skumy mi oddaj. No i okej. Ładnie. Tą skumę będziemy musieli mu tak na raty sprzedawać, dlatego że jak widzicie, on nie za bardzo chce kupować, znaczy nie za bardzo chce. Nie ma tyle pieniędzy, żeby kupić od nas to wszystko. A tutaj sobie z kolei podejdziemy, posprzedajmy te składniki alchemiczne, dlatego chodzę do takich osób, bo one nas bardzo lubią i w tym momencie sprzedając takie rzeczy, to możemy sobie wynegocjować większą cenę. O, patrzcie! A ona z nami chce handlować, jak mam skumę. Nie kupuję takich rzeczy, okej. Mikstura przeniesienie, mikstura oznaczenia. Małe przywrócenie zdrowia, kondycji, inteligencji. Przywrócenie to nie, przywrócenie zwinności, kondycji, szczęścia. Sprzedajmy. Wspaniałe buty. Nie kupujesz takich rzeczy. No to w takim razie to też nie kupujesz pewnie. No to ja bym ci sprzedał skumę. No, to za dużo, co? Za dużo, dlatego jedną mi oddaj. Ha! Jak dużo mi się udało wyhandlować. Nieźle. To została nam jedna skuma. Została nam jedna skuma i troszeczkę innych rzeczy, na przykład jakieś srebrne talerze i tak dalej. To podejdziemy sobie do lombardu, bo w lombardzie powinni wszystko skupować. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tam mam jakieś buty i tak dalej. Nie wiem, czy warto się fatygować tak naprawdę, bo to są małe pieniądze. Jeżeli to jest w małych ilościach, to są małe pieniądze. Ale no nikomu innemu chyba nie sprzedamy. Aha, tą skumę musiałbym zostawić. Dobra, handel. No, skupuję te rzeczy, dobra. I to też kupisz. Kupisz. To też kupisz, kupisz. No dobra. Zacną brandy też kupisz? Też kupisz. Ale zaraz, zacna brandy. Oddawaj. Zacną brandy sprzedamy Adzirze, jak będziemy mogli. No wzięła, okej. Wzięła. No i super. Jak tam nasz udźwig? Ja sobie mogę niektóre rzeczy pozostawiać. Jak tam z tym ciężar 1, tutaj ciężar 1. Ja sobie tą skumę zostawię jednak, bo chodząc z nią, jakbyśmy zagadali do kogoś, nie chciałbym mieć jakichś tam problemów, że noszę nielegalne przy sobie przedmioty. Tak samo z tym dwemerowym artefaktem. One też nie są zbyt do końca dozwolone w świecie Morrowind. Znaczy ogólnie cesarz i tak dalej. A właśnie, tutaj mamy jeszcze dosyć dużo rzeczy. Doskonałe przywrócenie zdrowia. O, to mamy na przykład. Także jest tutaj tego sporo, co będzie trzeba później posprzedawać. Okej. No to w takim razie lecimy.
Lecimy do gildii złodziei. Lecimy do gildii złodziei oddać tego questa związanego z tym Bramorem, jakieś nowe buty, którego uwolniliśmy w Pelagiat. A później trzeba będzie podskoczyć do... nie pamiętam, jak już ta miejscowość się nazywa, ale właśnie z gildii magów. Co, mamy kogoś zabić, nawet dwie osoby. Jeżeli nie uda nam się przekonać, przepraszam. Habasi! Tak. Nowe buty jest wolny. Habasi wiedziała, że ci się uda. Przyjmij te 1000 smoków. To i tak mniej niż dzięki tobie zaoszczędziliśmy. Proszę, proszę. Awans? Nikt nie wątpi w twoje zdolności złodziejskie, ale lojalność, tak? Czyli jakieś zadania by nam się przydały. Mistrz, któremu podlegają zabezpieczenia, mieszka tu, w osadzie Balmora. Habasi wie tylko, że jego rodzicami byli Altmerowie. Może on pomoże zabezpieczyć oberże przy południowym murze. Czyli co? Mistrz od zabezpieczeń i rodzicami byli Altmerowie. No to zobaczmy, czy mamy gdzieś tutaj na mapie jakiś tam Altmerów mieszkanie. Dom 9 palców. Izba rajców, magów, wojowników. Tu jest lombard, krawiec, płatniarz, księgarz pod brzytmą. 8 talerzy. Mistrzyni alchemii, mistrz krawiecki. Tu są te posiadłości Nerano, Moratong. Posiadłość Hlalo. No ale zaraz, zaraz, zaraz. Altmerowie. Czy ja mogę z nią porozmawiać o tych Altmerach całych? Mistrz, któremu podlegają zabezpieczenia, mieszka tu w osadzie Balmora. Altmerowie. No ale nic więcej nie wiemy, tak? No nic więcej nie wiemy, niestety. Kurczę. Kto mógłby wiedzieć? Dom 9 palcy. To mi się kojarzy. Coś to było, kurde. Dom 9 palcy. Nie, to nie to. Może to ktoś wie, bo tak, kurde, brzmi. Żywot świętych. 9 palców. Kamona Tong. No nic. Nie wiem za bardzo, gdzie tych Altmerów całych szukać. Nikt mi pewnie nie będzie chciał nawet o tym powiedzieć za bardzo. Jeszcze tutaj sobie do Sotilde może podejdziemy. Czy ona coś o tym wie? Altmerowie. Trudno mi powiedzieć, kurde. Jak ich tu znaleźć? Pod brzytwą 8 talerzy. Może tam zawitamy, może tam coś uda nam się wykminić. Jest noc, niestety nie możemy odpocząć do wyzdrowienia, dlatego że... Ale zaraz. O, o, o. Odpoczynek tutaj jest zabroniony, poszukaj łóżka. A, no tak, poczekajcie, ja sobie zapiszę na wszelki wypadek. I jak tutaj jest odpoczynek zabroniony, znaczy jako taki do wyzdrowienia jest zabroniony, to możemy sobie tutaj przeczekać po prostu jakiś tam czas. I nie powinniśmy wskoczyć na kolejny poziom. No, o to właśnie chodzi. Czyli odpoczynek, bo to też jest takie zagmatwane, można powiedzieć. Odpoczynek jest dozwolony, by wyzdrowieć, tylko w odpowiednich miejscach. Jeżeli w danym miejscu nie można odpocząć, to można przeczekać po prostu. To nikt nie zabroni ci czekać, na przykład stać w miejscu przez ileś godzin. 8 talerzy, no zobaczmy, no. Kamona Tong, 9 palców. Po drugiej stronie rzeki Odaj. Co on tam mówił o tym Bakoli? Właścicielem jest Bakola. Może Bakola by coś więcej wiedział.
czego chcesz? Boże, jak mi brzydko mówią do mnie. Dołączyć do rządu chlalu. No nic, kurde, nie będę mi się, nie chcę mi się teraz szukać tego. Jak znajdę, to znajdę, jak nie znajdę, to nie znajdę. Trudno. Ja to sobie poszukam, a nie chcę was tutaj trzymać w takiej, wiecie... Tak, żebyście nie mieli co robić, dlatego pójdziemy sobie może do tej... jak to się nazywało dokładnie? Opcje za misję... misję zabezpieczeń... Ale... Manwę, właśnie. Do Punabi. Iść na południe za fortem księżycowym, skręcić w drogę wiodącą na wschód. Potem należy przejść przez most na południowy wschód do fortu i iść na wschód. Okej, czyli na południowy wschód. Czyli tam skręcić. Okej. Coś mnie tutaj niby próbuje atakować. Tylko nie wiem co. Muzyczka znowu się podniosła. Okaże się, że za 10 km nagle ktoś mnie będzie chciał klepać. Dobra, tu jest fort księżycowy. Dwemerskim mostem będziemy musieli przejść, czyli na południowy... Zaraz, chyba w lewo będziemy musieli skręcać. Albo zaraz jeszcze dokładnie przeczytamy tutaj zaraz przed tym fortem księżycowym, żeby nie strzelić gafy i znowu nie zajść w jakieś niedozwolone miejsca, bo to będzie przykre w skutkach czasami, jak dojdziemy do miejsca, gdzie są istoty, których nie będziemy w stanie pokonać. Opcje. Aby dotrzeć na Punabi, trzeba iść na południe od Balmory, a za fortem księżycowym skręcić w drogę wiodącą na wschód. Potem należy przejść przez most za fortem księżycowym na wschód. Okej, no to czyli w takim razie tędy, to jest wschód. Wschód po prawej, zachód po lewej. Za fortem księżycowym na wschód. No to to jest tu, tak? Jesteśmy nawet na południowy wschód. Idziemy. Chyba, że tu na wschód. O, za fortem księżycowym. Bo tutaj jeszcze nie byliśmy. A tam jest dwemerskie jakieś tam zabudowania, więc bardzo prawdopodobne, że właśnie... O, to jest ten most. Skrzekarz już tam się nami będzie interesował zaraz. Aha. Czyli źle polazłem oczywiście. Jasne, że źle polazłem. Teraz tutaj pewnie nie uda nam się wyskoczyć. Czy uda nam się? A może się uda. Bo tutaj był ten dwemerski most, a tam coś było o tym moście. Okej. Okay. No i jest wschód. Tam. Dzień dobry. O! Nie! Och ty Holender, jasny! Oż ty w Holender, jasny! Ja mu dzień dobry, a ten do mnie z magią! Oż ty skubańcze! Ała! Ja pierdzielę, no nikomu nie można ufać! Szmarak, to? Haha, przynajmniej ja się obłowię. Frajer. Dobra. Przeczytajmy jeszcze raz to, co jest w dzienniku, bo ja mam słabą pamięć. Skręć w drogę wiodącą, potem należy przejść przez most na południowy wschód od fortu i iść na wschód aż do jeziora. Wschód aż do jeziora, czyli tutaj, na południowy wschód. Tutaj chyba trzeba skręcić, a później na wschód aż do jeziora, okej. A nie, tutaj... No niekoniecznie. Na wschód, tędy. O! A to ty! Nie ten... Nie... Ach, będzie mnie denerwować.
Aż do jeziora. Jakie tu jezioro jest niby? Ej, zaczynam się troszeczkę denerwować, że ktoś nas tutaj zrobił w tak przysłowiowego konia. Na południowy wschód, aż do jeziora. Sami se idźcie do jeziora. Gdzie tu niby jezioro ktoś widzi? Skrzekacz. Skubaniec. Na południowy wschód, aż do jeziora, tak? Jeszcze raz przeczytajmy to. Kto to w ogóle wymyślił, taką drogę? Należy przejść przez most. Na południowy wschód od fortu. I iść na wschód aż do jeziora. Na południe od jeziora. Na wschód, a później na południe od jeziora. No to na wschód, no to tędy. Aż do jeziora na wschód. No to idę. Boże, jak zginę, to się zdenerwuję. Na wschód. Widzę cię. Spokojnie. W ogóle, czy ja nie mam obniżonych czasem jakichś statystyk, bo ci czarodzieje mogą czasami nam obniżyć statystyki, niestety. Czy to jest jezioro? To mi wygląda troszeczkę jak lawa. Więc nie sądzę, by to było jezioro. Jeżeli ktoś nazywa to jeziorem, to jest idiotą. Kto mnie chce znowu atakować? Ten już, patrzcie, skubaniec, leci. Szuka drogi, żeby do mnie dolecieć pewnie. No i cały czas idziemy na wschód. Na wschód, zawsze na wschód. Chyba, że tutaj. Nic. Idziemy dalej. Nie, no bez kitu, to są jakieś lawy. Gdzie oni mnie... Nie! O Boże! O Boże! Nie! Ale się za... Ale się porobiło. No lej go, dawaj. No dawaj go, kurde. Nie mamy kondycji, słabo w niego trafiamy. Chcielibyśmy sobie taką kondycję naładować. Dobra, ten padł. No zwłaśnij. Kurde, nie, spadam stąd, mam to gdzieś. Będę musiał sprawdzić, którędy tam iść, bo po prostu... To jest zbyt niebezpiecznie, to jest właśnie Morrowind, kurna cały. Zbyt niebezpiecznie dla mnie. Ja się tak nie bawię. Jezioro. Na wyspie wulkanicznej. Przecież my już wleźliśmy w ten. W środek tego wulkanu. Bo tutaj całe pośrodku to. Na tej Vardenfell. To jest właśnie ta wyspa taka wulkaniczna. Można powiedzieć. Mogliby nam zaznaczyć to na mapie. To nie. Oczywiście. Oż ty pyta. Nie będę się tak bawił. No i teraz się pogubiłem. No pogubiłem się. Nie tędy. Tędy. Wracam stąd. Mam to gdzieś. Ale przynajmniej zwiedziliście jakieś takie brzydkie rejony. Jak widzicie. Bardzo brzydkie rejony. Popielne ziemie. No sami widzicie, jak to się nazywa. Molagmar. No tutaj nie będzie jeziora. No nie ma opcji. Nie ma, za przeproszeniem, opcji. Wracam stąd. Nie będę się denerwował. Zresztą czy ja dobrą stronę przynajmniej idę? Jasne, że nie. Znaczy niby w dobrą, bo muszę tędy gdzieś iść. No. Trzeba będzie albo zdobyć więcej informacji, albo sprawdzać gdzieś na mapie, na mapach tych, które są dostarczone do tej antologii TSA.
Tam może będzie pokazane, gdzie są wszystkie właśnie jakieś takie miejscowości. A tymczasem... Nie mam tego przy sobie, więc no niestety nie sprawdzę. Tam nie... Udało mi się odeprzeć zakręcie, widzieliście? Byłem ten, uodporniony na... Znaczy, miałem odporność na magię dosyć sporą. To właśnie zasługa tej siły woli, co mi się zdaje. Dobra, wiecie co? Nie będę już tutaj rozpoczynał żadnego nowego wątku. Skrzekaczy tu jest masa. Ja się zastanowię i sprawdzę, gdzie jest ten... Jak to się dokładnie nazywa, żeby oni mnie nie oszukali. Punabi, gdzie to dokładnie na mapie jest, w którą stronę trzeba to iść, bo na pewno nie przez popielne ziemię, kurde. To by było trochę dziwne. Także w takich nieciekawych okolicznościach, w takich brzydkich rejonach się z wami pożegnam. Dzięki za wasz czas, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Za dużo nie zrobiliśmy, niestety. Niestety, miałem też nadzieję, że coś więcej się zrobi, ale nie, no tak czasami bywa. Podejdziemy sobie tutaj, żeby nic nas nie zjadło. I tyle. Także standardowo zostawcie jakiś komentarz, zostawcie łapkę i widzimy się następnym razem. Na razie, cześć!